Hej, witam wszystkich widzów moich oraz Kałacha. Dzień dobry. W kolejnym odcinku naszego starcia francusko-duńskiego. No i tak. No, Kałach wypowiedział wojnę Aragonii. I co? O! Jeszcze masz te klasy z B. A, jeszcze masz, żeby odbić tereny. Tak, Reconquest. A Aragonia jest już wolna? Nie, cały czas. Czyli z Kastylią masz wojnę? Tak, oczywiście. A, no to się świetnie składa. Jak się cieszę. No to się świetnie składa. Wiem już, o co chodzi. Chyba. To odpauzowuję. Powodzenia. Dzięki. No to chyba czas przyspieszyć nasze plany ataku na Kałacha. Bo w sumie ja tak, nie mam żadnych transportowców, bo ich się nie opyla budować wcześniej niż są potrzebne, tak naprawdę, te transportowce. Więc dokładnie na tą wojnę ich potrzebuję, to niech teraz mi się też zbudują. Jak się dobudują i będziemy toczyli wojnę. Po wojnie rozwiążę transportowce. Dobra, tą 17 tu zostawimy. Te 17 przewieziemy. La Plata. Z tym generałem. Okej. Innowacyjne. W sumie mógłbym zabrać tego Defendera. Zawsze morale armii są zwiększone wtedy. Land Force Need Modifier. No tego nie pod dyscyplinka by mi się przydała i to bardzo. Jak wyglądamy z technologią? 15%, dobra, to lecimy, będziemy technologię teraz boostowali. 2900 kafla potrzebuje? Nie! No jest trudno. Permscy, moskiewscy. Dlaczego ci moskiewcy mi się odpalają? No przecież ja mam ich jako kulturę główną mojego kraju, no. Przecież my to praktycznie jedni ci sami, no. No, poczekamy. Mam nadzieję, że Kałachowi aż tak łatwo ta wojna nie pójdzie. No, mamy porównywalne siły, no ale nic więcej poza tym. Declare War. Osman już by pomógł. Milan, Kolonia. Aha. No dobra, to tak trochę zmienia postać rzeczy. Też jak mu wypowiem teraz wojnę. Dobra, widzę, że ma tutaj 40 kafli. Czyli w zasadzie powinienem olać wyspy i zamknąć go na tych wyspach. 40 kafli to mi powoduje, że mam szansę wtedy w Europie z nim walcząc. Plus Osman. Ja nie wiem, czemu chcę ten gwałt zrobić. Katalonia. Moja flota tu jest, tylko że mojej flocie to trzeba byłoby zmienić w takim razie status na Hunting Pirates. Dobra, niech mi się transportowce dobudują. Jestem ciekaw, ile on tutaj ma tego wojska. Ile ma tu? Okej, okay. Niderlandy sprzedały Francji wojsko. To jest złe akurat. Problem jest taki, że ja tu bym musiał się gdzieś zdesantować, a desant bez większej ilości wojska. O, to jest ryzyko ta wojna. Mógłbym ją stoczyć, niekoniecznie ją mogę wygrać. Już wojsko możemy tu przewozić w zasadzie. Niech zaczną. Mamy kolonię. A tu niech mi się to odnowi. Zobaczmy, czy gdzieś tu mogę puścić nowe kolonie. Tak, tutaj. No i mówię, to już w ogóle się nie opyla, nic więcej. Oirat. Mamy dostęp już do Oiratu. Mi się tutaj to przewiezie. Halo. Co tam? Rosjaninie, gdzie jesteś? Co robisz? Kombinuję. Bo widzę, że tutaj dostajesz dość sporo wojska kupionego, więc wiesz. A też jak zobaczyłem twoich trójkowych generałów, to też nie jest jakaś taka, wiesz, sprawa łatwa dla mnie. Łukasz, masz Prusy, które mnie zmiotą. Bądźmy szczerzy.
Okej, 33. No ale Prusy nie mają wojska na razie. Prusy będą dobre w 1700, nie wcześniej. Bo teraz nie mogę im pozwolić urosnąć, bo bardzo łatwo się mogą wyzwolić. A w 1700, jak będzie era rewolucji, tam są takie perki, które pozwalają ci mieć bardzo silne marionetki. I o wtedy Prusy by były naprawdę dobre. No i Hugo. Fort tu stoi. No, a przewziemy jeszcze tą 17. Czyś widziałeś mojego? Jak zobaczyłeś w ogóle mojego generała, że tak się spyta? No bo moja flota pływa przy twoim wybrzeżu. A. I widzę sobie. Dobra, myślę, że nastał ten czas zły. No, no. O nie. Dlaczego? No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dwójka? No niech będzie dwójka, nie? Ja muszę ten fort zdobyć jak najszybciej, bo Kałak wie, że musi mnie tu zaatakować. Z której strony będziesz szedł? Bo nie wiem. Nie powiem. No powiedz, bo ja nie mam tyle wojska, żeby ten... No to zbawmy go jeszcze murali. Mamy hajsy. Ja tutaj jesteś! Dobra, już widzę. Tak na wszelkie W to też dowieźmy. I w sumie moje floty... O, już widzę, że idzie. YOLO! Kurwa, żeby to zdobyć wcześniej. Yeah, ale pech, nie zdobyłem tego wcześniej. Dostanę kary. Ale wszedł! Ja go zjebał! Czemu nie wszedł naraz? Kałach! Nie robi się tak! No i przegrałem na forcie. Boże, źle wszedł! To jak miałem wejść? Dobra, to nauka Kałacha. Dobra, zobacz, że teraz, bo wtedy, kiedy ci mówiłem o tej rozpiętości 22, to było to 50 lat temu. Ta rozpiętość czasem się trochę zmienia. Myślałem, że też to wiesz o tym. Teraz rozpiętość naszej bitwy to jest 30. Więc powinieneś wejść we mnie minimum armią, która ma 30. Tą rozpiętość, by the way, kurka, gdzie się... A, jest. W zakładce military masz tą rozpiętość wymienioną w tych takich wszystkich statystykach armii. Jak jest taktyka, dyscyplina, morale, kawalery to infantry ratio i masz też combat wide. I tutaj masz 30 napisane. I tak w zasadzie powinieneś tymi dwiema armiami naraz we mnie wejść. Dobra, kurwa. Bo statystyki, to sobie zobacz, jak to u ciebie... O kurwa! Naprawdę? Jak ty masz 130 dyscypliny? Nie wiem. Statystykami to ty powinieneś mnie zgwałcić. Powiem ci, że nie wiem. Dobra, kontynuujmy tą wojnę, nie? Niech będzie. No, ale widzicie. Bo zresztą zobacz, no twoje 20 tysięcy na moje 60 i prawie przypchnąłeś. Czyli się źle po prostu wbiłem, nie? Ta. No i zobacz, że praktycznie dwa razy większe straty mi zadałeś. Wiem, co możemy odpalić tak w sumie na tą wojnę. Zawsze to będzie coś. Gdzie to jest, kurde, te polityki teraz, gdzie to się odpalało? Okej, tu mi kolonia leci. Osman z tej strony idzie. I trzeba byłoby mieć pewnie... Nie wiem, no w sumie możesz przyspieszyć, bo i tak tu jakichś manewrów nie będę robił żadnych w sumie. Ta kolonia mi leci od tej strony. Moją flotę rozbili piraci z Rosji. Nie mam coś do Anglii, nie? Okej. To chwila. Ale ja tak wolę sobie tak patrzeć, bo tak to nie wiem, gdzie mi coś jeszcze jakieś uderzenia robisz, coś, bo tutaj widzę Milan. Okej, to mi się przyda zawsze.
Okej, są tutaj. Kolejny fort jest tu. Dobra, no w sumie to będzie całkiem nieźle, bo zajmiemy sobie te wszystkie terytoria. Wargol będzie mi tykał. Odciąłem go totalnie na tej wyspie. Osman przyjdzie i mu zniszczy tamten cały obszar. To muszę zrobić, bo tu toczymy wojnę, więc niestety nie mogę oszczędzać na tych punktach. Tu by się przydało później to zniszczyć, tak samo tutaj Prusaków zaatakować. Muszę wziąć military access i do Milanu mi chociaż dojdą, nie? I od Milanu przejdą dalej. Jest trudno. I powinno być teraz gites, że Osman sobie gdzieś tam pójdzie, nie? Czekajcie, floty ja tu potrzebuję przecie. Tutaj mam całą armię na północy. Więc ja muszę moje okręty zrobić, żeby to stop. Intercept enemy fleet? Tak, lećmy dalej. Lepsze działa. Tyle dobrego, że go trochę tu będę powstrzymywał. Tą dziesiątkę tu weźmy. Kurwa, kurwa. Aha, ty masz jeszcze Osmanów po swojej stronie i nie widziałem, jak mnie zaatakowałeś, kurde. Co tu się dzieje, nie? Skąd ty masz Osmanów po swojej stronie? No to ja już kompletnie nie mam szans. Aha. Ale wygrałem. Wygrałem, kurwa, udało mi się coś wreszcie w tej grze. Ale ci Osmanie i tak mnie zjedzą w sumie. No ile przyjdą. Robią coś ci Osmanie? Czekaj, czekaj. Okej, okay, bo to zawsze możemy zrobić tutaj drugi plan, który polega... Czekaj, muszę się nad czymś zastanowić, okej? Okay? Tak. Okej. Okay. Jak coś. Okej, okay, tu stoimy, oni dalej nie przejdą. Tutaj zjebałem. Kurde, jak on mi to dopadł, tą armię? 42 kafle. Dobra, olać tych Osmanów w sumie. Jezus. A, tu jest walka dymy. Kurwa, wiesz co, mam tyle wojska, ale Osmanie mają pewnie force limitu dużo. Chociaż sądzę, że byłbym w stanie im wpierdzielić. Nie dostanę stack wipe'a na części wojska. Dobra, jebać to. I tyle z moich planów inwazji na tamten odcinek. Planszy, dobra, muszę tak zrobić. Dobra, ja go tu zaatakuję, tylko musimy teraz tak, dwie rzeczy. Będę potrzebował dużo, dużo, dużo nowej armii. Raz. Ale to są imbiarze, oni mają 7-1 morale, ci Osmanie. No to dobrze. Okej, okay, tutaj leci. Tutaj widzę, że od północy też bierze kałak wojsko. Tutaj ma. Tą armię, tu się troszeczkę boję. Muszę mieć najmusów. W takim razie. Mercenaries. Lelelelele. Merców samych. To mnie będzie dużo kosztowało, ale to jest w zasadzie wojna o takie praktycznie wszystko, więc... 40 kafli na to pójdzie. Będziemy to tam przewozili. Ogólnie go też pociśniemy. Dobra, tak. Przewieźcie mi to wojsko tu. Czemu nie możecie przewieźć tego wojska tutaj? Halo? Głupia gro? Ja w zasadzie Osmana to potrzebuję po to, żeby na przykład takiego Milana wyłączyć z tej wojny. I wszystkich tych sojuszników tutaj powłączać Kałachowi z wojny.
Okej, tu stoi ten trójkowy pięć, kurwa. Niech to się dorekrutuje, przewieziemy i weźmiemy, zaatakujemy tutaj. Czy ja mam jakiegoś typa Land Maintenance? Wymieńmy. Oby był jakiś z dyscypliną, bo inaczej bez tego to jestem w dupie totalnej. Ja tu chyba jeszcze miałem morale armii. Głupio, że nie poczekałem na tą misję i dyscyplinę z tych, no ale trudno. Co kurde? Czemu nie mogę tu przewieźć? Okej. Niech mi przywiezie tą armię już. No tutaj to jest po prostu pech, jeżeli on to zdobędzie, to on przejebane, to już stąd... Ale w zasadzie 50 tysięcy ma wojska tutaj zajęte, czyli 70 tysięcy wojska... ...ma... ...tu. Czyli w zasadzie inaczej to zróbmy, zabierzmy wojsko stąd. No okej, spóźniłem się z tym. Może nie skapnie się, że zdobył już ten fort. I wtedy my możemy tutaj wejść. Na stolicy ma czwórkę. Tu dwójki. Od tej strony możemy zrobić mu przejście. I zrobić mu zaraz niespodziankę od tej strony. Tak, pójdziemy. Ma 50 tysięcy żołnierzy tu ukrytych, znaczy wziętych. Powiem ci, że gdyby nie ten Osman, to ja bym miał szansę to wygrać, tą wojnę. I to bardzo dużą, wie? Gdyby nie sojusznik ten Osman. No, a to bym miał szansę wygrać, serio. No, nie byłeś taki pewien. Widzę, że będzie leciał gdzieś desant do Francji. No, tam przytrzymajmy. Myślę, że on tutaj będzie, jeżeli już, to miał tą flotę większą. Flota Kałacha na ten moment to... Nic. Nie ma żadnej floty. Więc wszystko, całe wojsko ma tutaj. A on mi się wbija wszystko. Wszystkim mi się wbija w Prusy na razie, tak? Tutaj możemy rzucić jakąś jedną trzydziestkę, coś z tyłu, nie? Ej, tutaj jakieś duże armie lecą. Kurde, no ci sojusznicy są jeszcze tacy feralni, niestety. Żebym się bardzo chętnie tego pozbył. Ten Osman, co ten Osman robi? Serio. Może nie stójmy czymś takim. Tutaj w okolicy. O Irlandii nie pomyślałem, żeby tutaj coś robić, więc popójmy i zobaczmy. Kurde, on tej armii tutaj nie ma z powrotem, czy co? To jest jedna walka o wszystko. Bez przesady.
Cofnijmy się. Flota mu tu i tak tutaj blokuje przejście dalej. Kurde, gdzie on tą wojsko może mieć? Serio, się tu mi zblobował? Znaczy ogólnie to jest dla mnie dobre info, jeżeli tutaj siedzi kałach. Czekajcie, bo ja myślę, czy ja coś mogę go jakoś to wykorzystać? Mógłbym w... Mógłbym spróbować. Mógłbym to podpuścić, żeby mi wszedł na te prowincje i go zamknąć na nich. Nie, czy on tu ma coś? Milan zaraz wyjdzie z tej wojny, okej. Francję, ile mamy? 51% jego portów mamy obleganych. Tyle dobrego, możemy mu po prostu dalej lecieć to pooblegać. No nie, no nie wrzuci się, no kurka, tutaj ten typu jest niefajny. Tu jest cała jego armia, ta? Dobra, zrobimy taki... serio? Tyle? Bóle? Reinforcements? Bez przesady. Czekajcie, ja tu chcę, żeby mi tutaj te Prusy doszły. Daj, jeżeli tak się nie dam tych pieniędzy. Tutaj przydałoby mi się to zeskautować, ten niecały jego obszar. Weźmy tak może z jednego, dwóch najemników. Polądujemy mu tutaj, bo ja nie widzę tu wszystkiego. On forty... też nie ma wszędzie. No to jest handlówka. No nie mówcie, że jeszcze mi ten lider umarł. Trójkowy. No, na szczęście nie. Bo ja tu wszystkiego nie widzę. Weźmy tutaj tych dwóch. Okej. Okay. Przewieźmy. What? Co się stało, bo nie... Ja mam personal, co? No to na pletę mu niepersonalną żeś zdobył i masz wojnę z Kastylią! Nie mam pojęcia dlaczego. O mordę jeża! Ja po prostu ruszałem jednostkami, ja tam nic nie robiłem. I znowu mam wojnę z Kastylią. O mordę, o Boże. Dobra, trudno. A nie mogłeś, nie mogłeś nie brać tej Unii? Ale ja nie mogłem nic kliknąć w ogóle, nic. Aha. Mi się nie dało. Po prostu automatycznie, nie? Okej, okay, okej. Okay. I nie wiem, o co chodzi. A błąd, bo... A tutaj w sumie to jakby na mnie ruszył, byłoby fajnie, bo dostaję minus 2 za przejście. No, zobaczmy, czy ktoś tutaj jest. Czy ktoś tutaj jest, zobaczmy to. Dobra, Osman już leci. Jak tutaj to wygląda? Porobimy. Dobra, YOLO. No to i tak będzie ten... po wojnie. Jakie YOLO? Chciałem tam wejść, kurwa. Gdzie chcesz wejść? Puść mnie. Gdzie chcesz już wejść? Muszę tam zamknąć nawet, ale muszę tam wejść. Gdzie chcesz wejść? Dobra, to już po prostu się poddam Kastylii, może lepiej tak będzie. No Kastylii to po prostu oddasz Unię nam na pletem, no. Ale kurde, chciałeś z tymi. Aż to i tak jest taka Unia, że lepiej byłoby ci jej nie mieć, powiem ci szczerze, więc... Bo to jest 50 lat ci jeden slot dyplomatyczny na bardzo słaby kraj zajmie. A tak to myślałem, że wiesz, weźmiesz, odzyskasz terytoria Papal State'a i zintegrujesz, nie? A tak to... Ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, bo tu mi tak automatycznie z dupy wyskoczyło, wiesz, tak cyk już, nie? Czyli on tu ma te cały czas, dobro, bo ja nie byłem pewien, bo nie widziałem tego. Okej. Okay. Chociaż, kurde, powiem ci, że te Holandia ich może pobije zaraz. Na jakimś farcie. Hmm.
60%. Czekajcie, gdzie ja mu jeszcze nie blokuję tego? Czekajcie, to są transportowce, to niech tu mi lecą. D. Okej, okay, czyli on tutaj ma to wojsko. Tutaj mi Osman leci, to jest wyjebiście. Jakby Kałach nie skapnął się. Dobra, możemy też zrobić taki, mówię, no, chamski totalnie myk, który zazwyczaj ja robiłem przy wojnach z... Ach, przyszedł nareszcie Osman po mnie. Z tym, Faustem. I nie mamy więcej najmusów? Jeszcze 15 poproszę. Bo ja się po prostu wypłacę z tej wojny i tyle, no. Ja się wypłacę z tej wojny. Mam taki przychód, że wyłączę sobie wojsko. Pewnie zrobimy jakieś 2, 3, 10 lat skipa. Weźmy tego trójkowego tu. Okej, okay, teraz Kałach musi rzucić swoje wojsko na północ, co też właśnie zaraz zrobi. My dorzucamy tutaj wojsko do pomocy. A, źle znowu wysłałem jednostki. Fakt. Dobra, mi wojsko tutaj dużo, dużo podniesie na moralach. Robimy mu rosyjską strategię bitwy. Ale Jezu, ma takie statystyki. Ja nie miałbym... Bez Osmana nie miałbym szans tego wygrać. Kliknąłem event, żeby oddać 20 armii Traditions za 10 Navy, nie? Nie wiem po co. Serio? Ale mi na rękę poszedłeś. Ale mi na rękę poszedłeś. O Jezus. Kolonia może już wyjść z tej wojny? No, ale zaraz wyjdzie. Tutaj Osman niech sobie odbija. Boże, zejdź mi z tego. Cały mój army profesjonalizm. Został właśnie... Okej. Niestety to jest głupie, bo Osman okupuje, więc nie mogę tego na przykład zesiege'ować, nie? W żaden sposób. No plus taki, że mówię, no Kołach nie ma tej wojny, to mu rośnie, ja się zadłużę w tej wojnie. I to bardzo prawdopodobnie. Dobra, gdzie atrocznie komu spada? Dobra, cofać się, nie chcę tracić okrętów. Gazikund? Coś mi się chyba... A, nie moje forty. Tutaj też, w sumie to stąd zabiorę okręty w takim razie. Nie ma sensu stać tutaj i go blokować na takich prowincjach. Głupi Osman. A ja jestem jeszcze też jeszcze... A nie, nie tracasz tutaj dużo wojska. Podzielmy armię na pół. Ja jest, mam plusa, bo jestem mobilniejszy od Kałacha. Tyle dobrego. Tą Lubekę zaraz odbijemy. Pójdziemy, spisujemy z kolonią. Powiem ci, że nie wiem, co zrobiłem, ale się Osmanie się zgodzili na trusa. Nie wiem, co wyzwoliłem, co się stało. Ale jakim cudem się zgodzili? Już się zgodzili, teraz... To niedobrze. Teraz walczymy nareszcie solo. To niedobrze. Okej, okay, Bremen i tak dalej. No nic, to tych weźmiemy na przetrzymanie. Nadal ma 50 tysięcy woja zablokowane tutaj. Wypuścił Nordtundrię, więc jeżeli się to zostanę drugie tyle kraju.
Głupi Osman, dał dupy. Ale mogę tego użyć teraz. 60 tysięcy, szturm to by mnie zabił. Dobra, widzę, że tu będzie wielka bitwa. Dobra, przewaga liczebna robi swoje w tym miejscu. Wyjebiście. Lost! No spadajcie mi z tego. Dobra. Tutaj niestety muszę całość zrobić tak na pół. I lecić. Ale sądzę, że to jest bardzo dobry moment, bo odcinek jest już bardzo długi. A, w sumie racja. Więc co jest... tyle. Tak, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że tutaj nasza wojna na razie póki co wam się podoba i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.